Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma, Esrom ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba. Aminadab ojcem Nasona Nason ojcem Salmona Salmon ojcem Boza a matką była Rahab Bos był ojcem Obeda a matką była Rut Obed był ojcem Jessego a Jesse ojcem króla Dawida Dawid był ojcem Salomona a matką była dawna żona Uriasza Salomon był ojcem Roboama Roboam ojcem Abiasza Abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achas ojcem Ezechiasza. Ezechiasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza. Jozjasz ojcem Jehoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń. Od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń. Od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń. Pomimo różnych rodowodów, jak tutaj widzimy rodowód Józefa, u świętego Łukasza, prawdopodobnie dlatego jest inny rodowód, bo od Dawida jest syn nie Salomon, tak jak u Mateusza, tylko Natan. I od Natana jest rodowód prawdopodobnie Maryi, Maryi, której ojcem był Heli, natomiast ojcem Józefa Jakub. Można by powiedzieć, że Maryja jako jedynaczka odziedziczyła cały ród. Nie było tam pierworodnego syna, więc ona jako dziedziczka przejęła tę całą, całe dziedzictwo, genealogię. Jak należy genealogię rozumieć w sensie biblijnym, w sensie kultury żydowskiej? Tej, tej genealogii nie należy jej traktować tylko tak historycznie, ponieważ e, ważniejsze niż fakty, niż Osoby z historii, to jest tylko tło, jest to, co tam jest zawarte. Zawarte w obrazach, w liczbach, to trzeba czytać jakby po podwójnych warstwach. Jeżeli chodzi o Łukasza, święty Łukasz pokazuje od Pana Jezusa w zasadzie, jakbyśmy patrzyli na genealogię, to przez Józefa, dalej do Dawida, aż do Adama, aż do początków. To jest Ewangelia pisana dla wszystkich ludzi, natomiast Mateusz pisał to przede wszystkim dla swoich rodaków, dla Żydów. Dlatego zaczyna genealogię od Abrahama, od Ojca Wiary. I od Abrahama do Dawida jest 14 pokoleń, od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń, i od przesiedlenia babilońskiego aż do Józefa, do Jezusa jest też 14 pokoleń. Pokoleń. Co to znaczy liczba? 14. W tak zwanym systemie w gematrii, to znaczy można litery odczytywać jako cyfry. Każda litera hebrajska, tych liter jest 22, począwszy od po pierwszej litery: Alef, Betel, Gimel, Dalet i tak dalej. To są pierwsze liczby. 1, 2, 3, 4 i tak dalej. Więc gdybyśmy litery, te same spółgłoski. Bo wiemy, że w języku hebrajskim na początku były same spółgłoski, samogłoski były dodawane później przez masoretów, czytano te spółgłoski całymi wyrazami, już dodając odpowiednie samogłoski. I te litery, gdybyśmy tak policzyli, na przykład w imieniu Dawid, to ich jest właśnie 14. A co oznacza liczba 3 po trzykroć? Pełnie. Że czas mesjański się wypełnił. Że mesjasz przyszedł na ten świat. Że nie ma co już czekać, czas się wypełnił, gdy nastała pełnia czasu to jest właśnie ta pełnia czasu. W tej genealogii jest ważne też, żeby zobaczyć, że tam są ludzie grzeszni: Jakub, kłamca, oszust, oszukał swojego brata i ukradł mu pierworództwo. Za to brat Ezaf chciał go zamordować. I później otrzymuje imię Izrael, walczący z Bogiem. Nie chciał puścić anioła, aż mu nie pobłogosławi. Po tej modlitwie kuśtykał, ale mógł później pogodzić się ze swoim bratem. Mamy też króla Dawida, który zgrzeszył. Mamy też Salomona, który na no niestety, mając wiele żon, pobłądził pod koniec życia. Stracił mądrość. Widzimy, też kobiety, kobiety, które nie są z narodu wybranego. Pierwsza z nich to Tamar. Bardzo ciekawa historia tej Tamar, która była yy, żoną syna Judy. Sam Juda, trzeba powiedzieć, że Otrzymuje od Izraela, czyli od Jakuba obietnicę, że to będzie szczególne pokolenie, wyrośnie różdżka z pnia jestego, później właśnie z pokolenia Judy. Rwie Judy, tak, to będzie pokolenie mesjańskie. Dlatego Judea i pokolenie Judy przetrwało do czasu Pana Jezusa. Natomiast yy, sam Juda przyczyniał się do sprzedaży. Chciał nawet zabić swojego brata Józefa, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o synów Judy. On miał trzech synów. Pierwszy syn, R, er, miał żonę właśnie Tamar, ale ona niestety nie urodziła żadnego dziecka. I kiedy zmarł, było takie prawo lewiratu. Następny brat był zobowiązany do tego, żeby wzbudzić potomstwo swemu bratu. Czyli współżyć z żoną swojego brata, już nieżyjącego, gdyby żył, to by było cudzołóstwo, ale kiedy zmarł, to miał mu wzbudzić potomstwo. To potomstwo byłoby potomstwem nie Onana, tego właśnie brata, który miał wzbudzać potomstwo, tylko tego, który zmarł, czyli tego brata er, Era. I on nie chciał tego czynić, prawdopodobnie chodziło o jakiś stosunek przerywany. I za to został karany, karu no po prostu umarł. Pan Bóg go zabrał z tego świata. Dzisiaj mówimy o tak zwanym onanizowaniu się. To był właśnie ten onan, który nie chciał współżyć tak, żeby zakończyć to współżycie potomstwem. Stosował, można powiedzieć, antykoncepcję. I wreszcie trzeci brat, szela, przepraszam, szela. <grym> był zbyt mały, żeby mógł współżyć z Tamar. Tamar chciała koniecznie mieć dzieci. Przebrała się za prostytutkę sakralną. Tam, gdzie był Juda, siedziała przy drodze, on przechodził. Była za, miała za słoniętą twarz. Nie wiedział, kto to jest. Myślał, że to jest jakaś prostytutka. No i usługę przyjął. czy znaczy zakupił, można powiedzieć, od Tamar. Nie wiedząc, że to jest jego Synowa, ale ta synowa wzięła jego atrybuty, pierścień, tam laskę, jako zastaw. Potem miał zapłacić jakąś zwierzyną, jakąś, jakąś jagnięciną. No ale w końcu okazało się, że ona poczęła, stała się brzemienną i urodziła dwóch synów. Była matką Faresa i Zary. Widzimy tutaj grzech. Grzech taki y, też seksualny. Kolejnym, taką, kolejną osobą, która wybitnie była prostytutką już na pewno <laughs> i nie pochodziła z narodu wybranego, to była Rahab. Rahab, która była mieszkanką, jak wiemy, Jerycha i tam przechowywała tych zwiadowców, którzy później uciekli i jako jedyną jej rodzinę zachowano przed yy, zabiciem. Wszystki, wszyscy mieszkańcy Jerycha zginęli oprócz tej rodziny. Widzimy prostytutkę, widzimy Osobę nieczystą, która wchodzi do genealogii. Trzecią osobą jest ród, Moabitka. Też jest w ogóle księga ród, jest to babcia króla Dawida, osoba, która stała się wyznaniem Mojżeszowego, ze względu na swoją teściową Noemi, weszła do rodowodu Jezusa. No i wreszcie czwarta kobieta żona Uriasza Hetyty, prawdopodobnie też była Hetytką, czyli Batrzeba. Widzimy tutaj cztery kobiety, każda z nich w jakiś sposób grzeszna. Batrzeba raczej była przymuszona, trudno powiedzieć o jej winie, no ale cóż, to była w pewnym sensie zdrada męża. Tu widzimy naznaczenie tych kobiet pewnego rodzaju nieczystością pewnego rodzaju grzechem, który trzeba odkupić. I można powiedzieć, że te cztery kobiety symbolizują też cztery strony świata, cały świat. Wszystkie grzechy świata i wszystkie grzechy też narodu wybranego pan Jezus bierze na siebie. Sam będąc bezgrzeszny, przychodząc na świat bez grzechu pierworodnego z Maryi, która jest Niepokalanie poczęta, jednocześnie jako niewinny bierze grzechy całego świata i za nie płaci. I my w tej genealogii Pana Jezusa, przez to, że jesteśmy rodziną Pana Jezusa, że wchodzimy w relacje przez chrzest, wręcz rodzinne, stajemy się krewnymi przez krew Jezusa, krewnymi też Maryi, Możemy powiedzieć, że dzięki temu otrzymujemy łaskę uwolnienia od grzechów. Dzisiaj Pan Jezus zaprasza nas do tego, żebyśmy poczuli się, nie tylko poczuli, ale też chcieli naśladować Maryi, poczuli się rodziną Maryi, żebyśmy byli wychowywani przez serce Maryi. Serce Maryi jest takim szczególnym sercem, które dostrzega nawet te najmniejsze potrzeby, że nie mają wina i jest sercem, które potrafi się modlić, potrafi rozważać słowo Boże, słowo Boże, które w niej pracuje. Ona nie tylko rozważa, ale zgadza się z tym słowem, wprowadza w czyn. Niech mi się stanie według słowa Twego. I to drugie narodzenie, można by powiedzieć, dla Marii również tym narodzeniem dla Boga staje się przyjęcie planu Boga, zwiastowanie. Kiedy nastąpi zwiastowanie, kiedy nastąpi wcielenie Syna Bożego, czyli niepokalane, też w pewnym sensie poczęcie, poczęcie Syna Bożego, wtedy ona również w jakiś sposób rodzi się dla Boga. Rezygnuje ze swoich planów i żyje Słowem Boga. I to Słowo w niej staje się ciałem. Mieszka w niej przez dziewięć miesięcy i Potem się rodzi. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo, niech ten, ta moc Ducha Świętego sprawia, że będziemy się rodzić dla nieba, rodzić z Ducha Świętego, przez przyjmowanie Słowa Bożego. Niech Duch Święty przemienia nasze serca. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.